21 kwietnia na torze w Dębskiej Woli odbyły się eliminacje do Mistrzostw Strefy Polski Południowej w motokrosie na 2013 rok. Na zawody zjechali czołowi zawodnicy z całej Polski. Tor w Dębskiej Woli na stałe wpisał się już w kalendarz rywalizacji motocyklowej w Polsce. Organizatorem wydarzenia był brzeziński klub motokrosowy Racing. Kto dzisiaj przyjechał na zawody? Kogo można dzisiaj oglądać? Jest Maciek Giemza, mistrz Polski Enduro. Jest Barański, który jest czołówką Polski, paru zawodników z Pucharu Polski, z Mistrzostw Polski, wielu znanych zawodników, szczególnie licencja A i licencja B. To są znani zawodnicy. Warto organizować takie zawody? Ciężka praca, bardzo duży trud organizacyjny, no ale chcemy to robić dla młodzieży szczególnie, nie patrzymy tu na żadne profity, tylko i wyłącznie na to, żeby impreza się rozwijała i żeby była z myślą o tych młodych zawodnikach, którzy chcą się ścigać i postawiać pierwszy krok. Podczas pierwszej eliminacji do Mistrzostw Strefy Polski Południowej w motokrosie na 2013 rok na widzów czekało mnóstwo mocnych, sportowych emocji. Można było zobaczyć zawodników z czołówki polskiego motokrosu, startujących na co dzień w Mistrzostwach Polski i Europy. Miłośnicy ekstremalnych wrażeń mogli podziwiać niesamowite ewolucje. Wszystko jednak w ramach rozsądku i profesjonalizmu zawodników, co podkreślał sędzia głównych zawodów Cezary Bajek. Jak pan ocenia poziom dzisiejszych zawodów? Cieszę się bardzo, że po długiej zimie, która trwała niestety tak długo, mamy rozsądnych zawodników. Naprawdę cieszę się, że jeżdżą bardzo szybko i rozsądnie. Nie mamy tu żadnych zdarzeń takich nieszczęśliwych i to jest zadowalające. Przyjechali tutaj zawodnicy do nas z całej południowej Polski. Udało nam się zrobić tutaj imprezę, która jest pierwszą z cyklu Pucharu Motokrosowego Małopolski. Pogoda nam dopisuje, organizatorzy się popisali, także wszystko jak do tej pory bardzo dobrze przebiega. Jak podkreślano podczas rozgrywek, tor w Dębskiej Woli jest bardzo dobrze przygotowanym i jednym z najtrudniejszych torów w Polsce, porównywalnym do tych we Włoszech i Hiszpanii. Przyjezdni z całego kraju zawodnicy byli pod wrażeniem organizacji zawodów. Tor bardzo dobrze przyprawiony, szeroki, dobrze wyprofilowany na jazdy, także pierwsza klasa toru. A jak pan ocenia dzisiejszą konkurencję? No konkurencja jest. Z zeszłego roku jeszcze kolegów tu pamiętam, także będzie się z kim ścigać. Konkurencję zawodnicy również oceniali na najwyższym poziomie. Jak oceniasz dzisiejszą konkurencję? Uważam, że konkurencja jest naprawdę zawzięta. Tor trochę jest twardy, trochę sucho, ale myślę, że będzie fajnie. Na razie po treningach uważam, że jest trochę ślisko, ale trzeba jeździć na każdej nawierzchni. Zawody odbywające się na torze w Dębskiej Woli były pierwszą częścią cyklu zmagań, które odbywać się jeszcze będą kolejno w Tarnowie, Kowali Osielcu i w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cykl jest kwalifikacją do rajdu Pucharu Polski, który odbędzie się już jesienią na torze w Dębskiej Woli.